prosić to, co chcę. To, co moje, jest moje, co jara mnie. W razie co, nie wiem przecież jak i gdzie. Jak to polizman przeszukuje mnie. Przecież mam prawo nosić to, co chcę. Cześć, witam na moim kanale, z tej strony Simon D. Dzisiaj druga część filmu, na który pewnie już czekaliście, czyli szyjemy dalej pochwę ze skóry do noża Mora Classic. Tak jak widzicie, ściągam właśnie klipsy, żeby zdjąć pianki neoprenowe, które miały zapobiec przed odciskami, natomiast tutaj stała się wielka, dziwna niespodzianka. Jak dla mnie, pianka zostawiła swoje kawałeczki na skórze, pewnie dlatego, że po prostu wysychała razem z tą skórą i no tak się niestety stało. Natomiast dało się to bez problemu paluchem usunąć, tak jak gumką do mazania, więc myślę, że nie ma wielkiego tutaj problemu. Tak jak widzicie, walczę z tym przez chwilę. No ale okej. Bierzemy się do roboty. Chcemy tą pochwę zacząć dzisiaj szyć. Jest to etap drugi, więc resztki kształtowania, docinanie i przygotowanie do szycia. Także będzie się działo. I tak jak widzicie, ja ciągle tutaj coś dłubię, no ale co, robię to pierwszy raz i dlatego też zajmuje to mi trochę więcej czasu. Nie mam jeszcze wprawy w tym, natomiast powiem wam szczerze, że jest to fajne dosyć zajęcie, takie ciekawe, relaksujące i dające satysfakcję, że zrobiło się coś fajnego. Tak jak widzicie, staram się zaznaczyć ogólny kształt pochwy z zewnątrz, jaki ma mieć, jak ma wyglądać. Co chwilę sprawdzam, czy nóż pasuje. No i docinamy tutaj skórę po to, żeby zrobić pętelkę do paska lub do zawieszenia. No i proszę bardzo, bardzo ostry nożyk i jedziemy. Cięcie od ręki, pach. No i wyszło całkiem elegancko. I jedziemy, cały kształt pochwy wycinamy, nadajemy jej ostateczny kształt. Oczywiście później krawędzie te będą wyrównane, będą jak gdyby zakończone za pomocą drewienka, po to, żeby zaoblić te końcówki, przypalić, jak to się mówi, żeby to ładnie wyglądało. Na razie pochwa w stanie w pełni surowym, ale już zaczyna przypominać pochwę, także jest progres. Jedziemy dalej. No i wymyśliłem, że oczywiście, właściwie nie wymyśliłem, powinna być wkładka po to, żeby ostrze nie cięło nam szwu w pochwie. Będzie to dodatkowo wzmocnienie, czyli będziemy przeszywać trzy warstwy skóry. Skóra, tak jak mówiłem, na tą pochwę nie była gruba, bo miała 2 mm. Była to skóra naturalnie wyprawiona, więc dosyć fajnie miękka, nie za sztywna. Myślę, że idealna do takiego noża, ponieważ nie jest to jakiś nóż duży, toporny, także będzie to wyglądało według mnie dość ciekawie. Jak to wyjdzie, oczywiście zobaczymy za jakiś czas, no ale walczymy i daje to fajną frajdę. Także oczywiście wszystkim polecam taką zabawę. I docinam wkładkę. O, trzeba przypasować tą wkładkę, później wkleimy. Na razie jednak jest jeszcze co innego do zrobienia. Zaraz zobaczycie co. No, mianowicie trzeba będzie przyszyć tą pętelkę do tyłu pochwy, no bo później gdybyśmy strzeli pochwę, nie mamy opcji, żeby to zrobić. A nie chcę używać jakichś nitów akurat do tego noża, do tej pochwy, ponieważ jest to nóż bardzo klasyczny, pochwa ma być jak najprostsza i taka po prostu bardzo wyglądająca naturalnie, trapersko wręcz. Także chcę, żeby to była taka
surowa, prosta pochewka do mojej mory, która strasznie mnie cieszy. No i myślę, że niedługo zacznie być regularnie używana, bo wraca pogoda i robi się coraz fajniej, także na pewno się przyda nie raz. A myślę, że ta pochewka zadziwi niejedną osobę i będą się pytali, po co ty to robiłeś, czy ci się chciało, a ja powiem, że chciało mi się. No i było fajnie, nie? Fajna zabawa, także robimy. No i tutaj mamy specjalną nić woskowaną. Pamiętajcie, żeby dać sobie na tyle długi odcinek, żeby nam na pewno tego wystarczyło. Ja tutaj będę szył na dwie igły. Według mnie to jest fajniejszy sposób do zszywania takich rzeczy, gdzie szew widać po obu stronach. I jest to bardzo mocny szew, także polecam. Igły, tak jak wiecie, nie są zbyt ostre, są raczej tępe wręcz. Dlatego używam szpikulca, żeby przygotować otwory pod szew. No i oczywiście zajmuje to trochę czasu, dlatego film macie dosyć mocno przyspieszony. Jednak cały zarys operacji myślę, że widać na nim dosyć dokładnie. No i zaczynamy. Zabawę. Szyjemy. I przyszywamy to uszko do tyłu. Ja tutaj specjalnie nie przyklejałem tego uszka z tyłu, dlatego że obawiałem się, że po prostu bardziej nababram niż po prostu przykleję to wszystko i wolałem zostawić tak jak jest. Myślę, że spokojnie to wystarczy, to jest bardzo lekki nożyk, także sam szew podwójny zrobiony w koło, zobaczycie na końcu w jakim kształcie, będzie to wystarczające mocowanie do tego noża. Szyjemy, zaraz będzie koniec szycia. Fajnie się to całkiem robi. Ja tutaj wspomagałem się moim Leathermanem. Na początku myślałem, że spoko, da się radę paluchami to zrobić, jednak w pewnym momencie stwierdziłem, że nie, to zaczyna boleć, więc lepiej użyć jakiegoś narzędzia. Ale Leatherman idealnie się do tego nadaje. Tylko nie używajcie do tego tych lidlowskich szczypiec, które niedawno mi widzieliście na kanale. No już prawie mamy pochwę na tą chwilę zszytą, to co potrzeba. Zakończymy szew, oczywiście od środka, zapleciony, leciutko zaklepany ten szew będzie. No i powinno to trzymać, myślę, że nie powinno się to nam rozwiązać, jest węzełek zrobiony, także będzie ok. No i obcinamy nitki, które nam zostały. Widzicie, zostało mi tam może po 20 cm i naprawdę zostawcie sobie więcej, żeby później się nie gimnastykować z igłami, że tutaj nam zabrakło w połowie, trzeba ponawiać jak gdyby szycie. No i tak to wygląda, proszę bardzo. Pierwszy raz chyba w życiu szyję skórę i myślę, że nie ma się czego wstydzić. Oczywiście na razie to wygląda tak średnio koperkowo, nie? No ale ta pochewka dopiero nabierze kształtu i koloru i połysku i swojego bajeru, że tak powiem, jak będzie wykończona całkowicie. Na razie w pełni surówka, a już mi się zaczyna podobać. No i wklejamy wkładkę, oczywiście klejem nababrałem jak tylko się dało w koło, dlatego w pewnym momencie usunąłem tą podkładkę, bo już była tak upieprzona. Po prostu klej stópki zaczął gdzieś tam wylatywać dziwnie i no tak to się skończyło. Sorry, nie jestem profesjonalistą w tym, ale zabawa jest niezła. Dobra. No i wkładka na miejscu, posmarujemy drugą stronę.
Później będzie i tak przeszyta, ale żeby nam nie latała, nie utrudniała pracy z szyciem, będzie wstępnie wklejona na klej taki coś a la putapren. To jest klej do skór akurat, także skór, plastiku, gumy i innych cudów, także, ale między innymi było opisane, że nadaje się do szycia, do oklejenia skór, więc spokojnie da radę. Ważne, żeby był elastyczny. No i przekładka jest wklejona. Teraz ją obłożymy z dwóch stron jakąś skórką. Już nie używam teraz neoprenu. Stwierdziłem, że nie chcę mi się drugi raz tego czyścić później. Jakieś tam skrawki skóry podłożę pod te klipsy i będzie ok. No ale kochani, już jest kształt. Już pochwa nabiera kształtu, także w następnym odcinku będziemy szyli resztę, będziemy ją farbować i wykańczać. Naprawdę polecam, bo zabawa jest przednia. No i klipsujemy dalej. Trzeba to zacisnąć wszystko ładnie, żeby to dobrze nam wyschło. Takie domowe rękodzieło, nie? Cepelia mała. No i jest.